Dzień dobry, witajcie ponownie. Przed nami kolejna przyczepa, jest to Abi GTS 217, także mała, zgrabna przyczepka. I dzisiaj sprawdzimy sobie przyczepę od zewnątrz. Pozostaje nam jeszcze do podłączenia mower, ale niestety teraz nie mam odpowiedniego akumulatora, który pociągnie, że tak powiem, ten mower. Także zapraszam do środka. Wszystko mamy podłączone, także zobaczmy, jak to wygląda od środka. Jak widzicie, lampeczka już działa. I zobaczmy ten piekarnik, bo to on tak daje teraz ciepła. Proszę, wszystkie palniki, tak jak widzicie, cyk, wyłączamy. Teraz opcja grilla. Opcja grilla, jak widzicie, jest od góry. I w momencie, jak przekręcę górę, naduszę w dół i włączę zapalnik, to widzicie, pali się piekarnik. I piekarnik jest od dołu. Mega gorąco, naprawdę już nie chce mi się dotykać tych przełączników, tak daje. Co dalej? Co dalej, to może od tej strony zobaczmy. Tak wygląda tutaj schoweczek i rozdzielnia. Akumulator, który również jest ładowany w momencie podłączenia na kablu z zewnątrz. Cyk, piekarniczek, ładny Boscha. Akurat w tej wersji taki, to zamykamy. Idźmy dalej. Przed nami lodóweczka. Lodóweczka we wszystkich trzech konfiguracjach sprawnych. Chodzi już z dobre pół godziny, tak jak widzicie. Troszeczkę sparowało nam to, natomiast jak widzicie działa. Sparowała przez to, bo jest gorąco. Tutaj już jest to wszystko zimne. Piekarniczek, o, piekarniczek już jest. Piekarniczek, Boże, zamrażarnik z wodą, także za chwilę to też będzie zamrożone. Cyk, zamknięte. Zamykamy. Zamykamy, tutaj zabezpieczamy, żeby się te drzwiczki nam nie otwierały. Tu mamy jeszcze ładną deseczkę. Cyk, zabezpieczamy, idźmy dalej. Idźmy dalej, przed nami radio. Przed nami radio. Zobaczcie. 15 mi się podobała. Myślę, że spoko rozwiązanie. Wyłączmy, bo jeszcze jest coś, co chciałbym Wam pokazać, a to za chwilę. To za chwilę. I zobaczmy teraz. Zobaczmy teraz. Zobaczmy teraz piecyk gazowy. Piecyk gazowy, co prawda, specjalnie odłączyłem tą obudowę, tylko i wyłącznie dlatego, aby Wam pokazać, że świeci. I zobaczcie. Widzicie płomień? On naprawdę grzeje, naprawdę grzeje. Ja sobie później to spakuję, natomiast w tych wszystkich akurat tutaj łatwo było to rozłączyć, wyciągnąć, abyście zobaczyli ten płomień, bo to jest tak naprawdę gwarancja, że to świeci, że to działa. Tak jak mówiłem, mower sprawdzimy sobie później. Tutaj mamy ładne, duże okienko, daje to bardzo dużo prześwitu. Co mamy dalej? Dalej mamy duży szyberdach i mamy telewizor. Mamy telewizor i mamy telewizor z DVD, zobaczcie. Także odpalmy. Akurat kolega pożyczył mi filmik Ladies. Pamiętacie scenę z Więckiewiczem? Przepraszam, powinna być cenzura tego słowa. O. Temat typu dlaczego ja, trudne sprawy i tak dalej. Idźmy dalej. Idźmy dalej. Szafeczki, proszę bardzo. Jest oczywiście to na takim statywie, można sobie to przesuwać. Tutaj jeszcze szafeczka. Tutaj poziom naładowania akumulatorów. Jest to akurat podzielone, nie wszystko jest w rozdzielni. I co mamy tutaj? Tutaj mamy, moi drodzy Państwo, łazieneczkę. Zobaczcie, wszystko pięknie oświetlone. Duży prysznic, zobaczcie. Duży prysznic, naprawdę dwie osoby mogą się kąpać. I to moja skromna osoba, ojciec Mateusz, zespół Kocham Kemping. Tutaj mamy szafeczkę, moi drodzy Państwo, zobaczcie, mega pojemna, wszystkie ręczniczki i tak dalej, i tak dalej. Typowa przyczepa dla dwóch osób, chcących podróżować tylko i wyłącznie razem, bez żadnych gości. Wyłączamy, moi drodzy Państwo, i tym miłym akcentem kończymy.